jak pomyślę, Boże, to już 34 lata. No. Ale cieszymy się, że mimo tak trudnego okresu, jaki teraz nastał dla wszystkich, udało nam się ten festiwal zorganizować. Tym bardziej, że było to bardzo wyjątkowe, po raz pierwszy od 34 lat na organizację tego festiwalu mieliśmy międzynarodowego, z Telewizją Polską, mieliśmy jeden miesiąc. Cyganie są na całym świecie, tam gdzie zamieszkali, to ten kawałek ziemi stał się ich ojczyzną. Muzyka flamenco jest z Hiszpanii, Cyganie są na Bałkanach i ta muzyka ich jest bardzo popularna i lubiana, na Węgrzech są czardasze. Udało nam się zaprosić Vicky Gabor specjalnie dla, tak jak to mówi, swojego wujka Edwarda Dębickiego. Przyjeżdża do Gorzowa, przyjeżdża z swoją mamą, z którą też będzie śpiewała i będzie śpiewała piosenki cygańskie. Warto przyjść, warto zobaczyć naszą kulturę cygańską, warto zobaczyć te kolorowe, tradycyjne stroje, bo tancerki zespołu Terno, tak jak już na przykład mogliśmy zobaczyć na scenie w Kłodawie podczas kłodawskiej majówki, zresztą też myślę, że nie tylko tam, bo wszędzie można było zobaczyć tancerki zespołu Terno, jak one prezentują się w tych swoich kolorowych strojach. To jest niezwykle ważne, że festiwal po raz 34, jak wspomniała pani Ewa, jak państwo wiedzą, odbywa się w Gorzowie. To też świadczy o tym, że Gorzów jako miasto jest niezwykle otwarte, jest multikulturowe. Romane Dywesa to już jest marka Gorzowa, więc mieszkańcy oczekują, nasłuchują i myślę, że w obliczu tego, że są miłośnikami i fanami muzyki i to nie tylko rytmów cygańskich, rezerwują w kalendarzach terminy, żeby tutaj być, do czego serdecznie zapraszam. Mimo tego ogromnego tempa, stresu i ogromu przygotowań do festiwalu, to jestem przekonana, że efekt będzie wspaniały. Dodatkowa wartość promocyjna to fakt, że przyjeżdżają do nas zarówno artyści z Polski i nie tylko, jak pani Ewa powiedziała. Jest to zawsze taka nadzieja dla nas w Wydziale Promocji, że to jest ten czasem pierwsza wizyta w Gorzowie, ale mamy nadzieję, że nie ostatnia. Atmosfera festiwalu, która się udziela artystom i wszystkim, którzy obsługują scenę, mam nadzieję, że jest na tyle pozytywna, że zechcą przyjechać do Gorzowa w innych okolicznościach i trochę dłużej zostać w mieście.